Ucho na teatr. Podcast Teatru Śląskiego. Gdzie mieści się Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach? Wie prawie każdy. Obok spotka. To druga tak rozpoznawalna budowla. W Katowicach nie umawia się jak w innych miastach na rynku czy pod ratuszem, ale właśnie pod teatrem. I bez zbędnych słów ludzie dokładnie wiedzą gdzie się umówili. Charakterystyczny gmach po zachodniej stronie rynku stoi już blisko 115 lat i zdobi centralny punkt miasta, przez który codziennie przechodzą tysiące ludzi i przejeżdżają co chwilę tramwaje. Jest rozpoznawalny, dostojny, wyjątkowy, ale nie jedyny, bo dziś zdradzimy Wam miejsca Katowic i nie tylko, w których gra Teatr Śląski, czy też grał przez wiele sezonów. Dowiedzi się między innymi, co zniweczył pożar. Czy teatr może sąsiadować ze sklepami odzieżowymi i czy kameralne inscenizacje odbywają się w przedwojennym banku. Niedaleko wspomnianego budynku dużej sceny, przy dawnej ulicy Wieczorka 4, dziś Staromiejskiej, istniała niegdyś mała scena. Mieściła się na pierwszym piętrze. Nie na parterze, bo ten zajmowała kawiarnia artystyczna Cyganeria, gdzie przez lata spotykała się cała Katowicka Boem. Co działo się tam wieczorową porą, może opowiemy innym razem. Mała scena, dosłownie, bo i miejsce gry było niewielkie, i publiczność nie przekraczała stu osób, w zamierzeniach miała być wykorzystywana m.in. do prezentacji sztuk eksperymentalnych. Tu odbyła się na przykład polska prapremiera Krzeseł Ionesco i wielu innych spektakli mało obsadowych. Mała scena otwarta została w czerwcu 1946 roku i działała aż do marca 1980 roku, gdy w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej wybuchł pożar, który strawił kompletnie łatwopalne wyposażenie sceny. Sceny, na której nie wiem czy wiecie, Grywał m.in. Marek Kondrat. Także w głębi obecnej ulicy Staromiejskiej, pod numerem 19, w przestrzeni przedwojennego kina Apollo, od końca lat 50. działała scena teatralna. Początkowo nazwana teatrem komedia, przeznaczona była dla spektakli muzycznych i rozrywkowych, jak Żołnierz Królowej Madagaskaru, Porwanie Sabinek czy Królowa Przedmieścia. Kilka lat później, przemianowano ją na scenę rozmaitości i pod taką nazwą funkcjonowała do roku 1972, gdy znów teatralny pech trzeba było ją zamknąć, tym razem ze względów bezpieczeństwa publiczności. Brak małej sceny odczuwany był bardzo mocno, i już rok później, po pożarze w marcu 1981 roku, otwarto działającą do dziś scenę kameralną. Mimo, że łączy się ona z gmachem dużej sceny, znajduje się w oddzielnej, zupełnie nieteatralnej niegdyś przestrzeni. Przy ulicy Warszawskiej 2 mieścił się bowiem przed wojną Breslauer Diskontobank, Bank, a po wojnie różne biura. Oryginalna przestrzeń teatralna z widownią po obu stronach, pola gry i filarami podpierającymi strop, jest konsekwencją tej nieteatralności byłego banku. A obecnie ogromnym atutem bardzo lubianej przez widzów sceny, którzy, by oglądać sztukę, siadają po stronie A lub B. Także architekci kolejnego miejsca w pobliżu głównego budynku Teatru Śląskiego nie mogli przypuszczać, że stanie się ono sceną. W latach 80. XIX wieku działający już od pewnego czasu Katowicy wolnomularze wznieśli nad rzeką rawą budynek loży masońskiej: Cum im Osten. Później opuścili to miejsce, ale pamięć o loży masońskiej przetrwała. Po 1945 roku dom w oficynie ulicy teatralnej był zamieszkały. Ale szybko stał się własnością Teatru Śląskiego, który umieścił tam swoje pracownie. Między innymi w dużej sali na pierwszym piętrze działała teatralna malarnia. Od niej też przyszła scena wzięła swoją nazwę. Scena w malarni otwarta została w 1992 roku, jeszcze w bardzo spartańskich warunkach, które tworzyły dodatkowy walor tej przestrzeni. Znów, podobnie jak kiedyś mała scena, Scena w malarni służyć miała różnym eksperymentom scenicznym, spotkaniom, koncertom i innym formom ekspresji teatralnej. I to zadanie wypełniała znakomicie, o czym świadczyć mogą chociażby spotkania z tak wybitnymi gośćmi jak noblista Josip Brodski czy Sławomir Mrożek. Premiera jego sztuki Kontrakt towarzyszyła ponownemu otwarciu sceny w malarni po remoncie w 2012 roku. Do stałych scen Teatru Śląskiego dołączyła ostatnio przestrzeń zupełnie niekojarzona z teatrem – Galeria Katowicka. Na jej drugim piętrze, w podcieniach betonowych kielichów dworca kolejowego, w grudniu 2015 roku otwarto scenę w galerii. Oparta na reportażach sztuka mięsa Weroniki Murek, Spójrz na mnie, Adama Ziajskiego z niewidomymi aktorami, on wrócił z Arturem Święsem w roli Hitlera, czy zajęcia dla seniorów sztukowanie, to tylko wybrane wydarzenia, które mocno wpisały się w historię tej najmłodszej sceny teatru śląskiego, zlokalizowanej na terenie Galerii Handlowej. To jednak nie wszystkie nietypowe miejsca, w których przedstawienia naszego teatru można było oglądać. Zaskoczeniem była niegdyś podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Radzieckiej w listopadzie 1973 roku prapremiera sztuki Wiktora Rozowa Sytuacja w reżyserii Ignacego Gogolewskiego, która odbyła się w nieistniejącym już dziś domu kultury Huty Beldon. W ostatnich latach poszukiwania nowych przestrzeni przynoszą znakomite efekty artystyczne. Głośno było w całej teatralnej Polsce o naszych spektaklach granych w przestrzeniach pokopalnianych, czyli w industrialnym szybie Wilson w Nikiszowcu. Widownia oglądała tam dwa spektakle w reżyserii Eweliny Marciniak, między innymi nagradzaną morfinę według powieści Szczepana Twardocha. Mieszkańcy Familoków zabytkowego osiedla w Czerwionce-Leszczynach, mogli oglądać na swoim podwórku Żywoty Świętych Osiedlowych Lidi Amejko w adaptacji i reżyserii Kariny Grabowskiej. Plenerowe widowisko muzyczne przy Kopcu Wyzwolenia w Piekarach Śląskich latem 2020 roku zgromadziło wielu zainteresowanych nie tylko historią powstań śląskich. Wciąż grany w sali Sejmu Śląskiego terror Friedricha von Schiracha przyciąga widzów nie tylko wyjątkowym, modernistycznym miejscem, ale także koniecznością wydania wyroku winny czy niewinny przed zakończeniem spektaklu. Bo nie wiem, czy wiecie, że w ciągu dnia w tym miejscu głosują nad uchwałami członkowie Sejmiku Śląskiego, a wieczorem ten sam elektroniczny system głosowania pozwala nam sprawdzić, którzy widzowie są za uniewinnieniem lub skazaniem głównego bohatera. To chyba jedyny taki mariaż świata polityki i teatru. Gdy skończy się czas ograniczeń wynikających z pandemii, Teatr Śląski zagra znów w nowych miejscach. Bo teatr dzieje się tam, gdzie jest aktor i widz, czyli właściwie może pojawić się wszędzie. Obserwujcie nas czujnie. Jesteśmy prawdopodobnie tuż za rogiem. Wysłuchany właśnie odcinek podcastu Ucho na Teatr, czytała Violetta Smolińska, a realizatorem dźwięku był Mikołaj Lichtański. Katowice 2020. Koniecznie posłuchajcie kolejnych opowieści z Teatru Śląskiego. Do usłyszenia.